niebieskiego, a król w darze złoży mirrę. Kiedy sam wyruszam w drogę, trudno nie pogubić drogę. Ty nam gwiazdkę z nieba świecisz. Wdzięczności kłaniam się tu. Do łuka podchodzi król azjatycki. Król Melchior, jego orszak jest koloru zielonego, a w darze składa kadzidło. Mego życia mroki cienie oświetliłeś swym promieniem i dotarłem dziś do celu, Jezu drogi Zbawicielu. Jako ostatni ze szlachetnej gości powita Jezusa król europejski. Jego orszak jest koloru czerwonego, a w darze król składa mirrę. Kiedy sam wyruszam drogę, łatwo się pogubić mogę. Ty nam dałeś gwiazdy promień, dzięczy nisko się pokłonię. Teraz wszyscy złóżmy pokłon Jezusowi. A na zakończenie zaśpiewamy wspólnie jeszcze jeden kolędę. Pana Jezusa przez pastuszków, świętą rodzinę i trzech królów. Bóg zapłać wszystkim za to wspaniałe wydarzenie, za to, żeśmy się mogli tutaj spotkać i radować. Dziękuję wszystkim, którzy zorganizowali tą uroczystość, przygotowali szopkę. Dziękuję naszym zwierzętom, które chyba są najcierpliwsze spośród nas, bo zachowują się bardzo ładnie. Także Bóg zapłać i tym, którzy przygotowali szopkę żywą, naszym strażakom, wszystkim grupom, które przyszły z Łyczanki, z Orszowic, z Sieprawia. Będzie jeszcze okazja dziękować w najbliższą niedzielę. Jeszcze raz serdecznie Bóg zapłać Wam wszystkim. No i myślę, że jak Pan Bóg pozwoli, to przy szopce spotkamy się za rok. Jak Pan Bóg pozwoli. To już zapraszam na Orszak Trzech Króli. A teraz, moi drodzy, na zakończenie tej naszej uroczystości, tego spotkania, podziękujmy Panu Bogu i przyjmijmy Jego błogosławieństwo. To błogosławieństwo nie płynie z szopki odnieść Pana Jezusa w świętej rodzinie. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźmy w pokoju Chrystusa. Bogu nie będą dzięki. Można jeszcze sobie tu zostać, bo myślę, że królowie jeszcze będą przez chwilę. Pasterzy, którzy czących strzegli, a my do Betlejem, żeby pełnej obiegli, bo się narodził Zbawiciel, czego świata odkupiciel.